bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak z normalnej węzy na normalną ramkę zadantowską zrobić węzę 1/2 na ramkę 1/2 dadant. Patent, jaki wymyśliłem, jest bardzo prosty. Zmierzyłem ramkę 1/2, jaka tam węza musi się zmieścić. Odliczyłem od końca tutaj ramki bodajże 11,5 cm. Zaznaczyłem ołówkiem z jednej i z drugiej strony. Wbiłem gwoździki, napiąłem drut, który normalnie używam do ramek, i w teorii powinno nam to wyciąć ładną węzę 1/2, a zwłaszcza równą. Nie przedłużając, zaczynamy. Trzeba dobrze wyznaczyć linię, żeby nie ucięło źle. O. Ja do podawania prądu używam tapiarki do węzy. O tym może zrobię kiedy indziej materiał. Klemy są podpięte. Czerwonym przyciskiem włącza się urządzenie. I czekamy chwilkę. No już powoli widać drut. No i przecięte. I mamy piękną węzę. 1/2 na dół. Dobra. To tyle w tym filmiku. Dzięki, do zobaczenia. Na razie.